Dzisiaj będziemy przygotowywać bioplastik na bazie agaru i naszym celem jest stworzenie takiej folii. Taka folia w przyszłości może być użyta na przykład do produkcji biodegradowalnych opakowań, więc może z powodzeniem zastąpić jakąś taką folię spożywczą, z której korzystamy na co dzień, chociażby w diecie pudełkowej czy w jakichś opakowaniach do żywności na wynos. I właśnie taką folię dzisiaj będziemy chcieli zrobić. Widlik zaostrzony to glon, który możemy znaleźć w Morzu Bałtyckim, a w szczególności właśnie tutaj w Zatoce Puckiej. Ten, który ja tutaj posiadam w akwarium, pochodzi z Gdyni Orłowo. Najpierw te glony gotuje się do furcelaryny. To jest właśnie ta substancja wiążąca w glonach. Tutaj nawet widać, że sam ten ekstrakt z glonów łączy się w takie niteczki. To właśnie pokazuje te jego zdolności wiążące. Następnie ją się oczyszcza po to, żeby właśnie już powstał taki spożywczy, sypki agar. Oprócz agaru będziemy dzisiaj używać gliceryny. Gliceryna jest takim roślinnym ekstraktem. Będzie sprawiał, że ta mieszanka będzie elastyczna. Będziemy oczywiście korzystać też z wody. I dzisiaj wykorzystamy sobie dwa barwniki. Ja mam tutaj kurkumę, czyli taką zwykłą żółtą przyprawę. I mam też popiół z mojego kominka. Kurkuma i popiół razem połączone dadzą nam dzisiaj bardzo ładny czerwony kolor. Oprócz substancji chemicznych, które już wymieniliśmy, będziemy potrzebować wagi, jakiegoś mieszadła, może być taka trzepaczka, dodatkowej szpachelki, która może nam się przydać do wyrównania bioplastiku, gdy będziemy go wylewać, i łyżki, która pomoże wszystko nabierać. Oprócz tego mam oczywiście garnek, ponieważ będziemy dzisiaj gotować, i kuchenkę indukcyjną w domu. Oczywiście możemy to zrobić na zwykłej kuchence w kuchni. Proces przygotowania bioplastiku jest dość prosty. Będziemy gotować agar z gliceryną i wylewać taką gorącą, zżelowaną substancję do jakichś foremek. Foremką może być wiele rzeczy. Ja dzisiaj będę używać plastikowego pojemnika. Ważne jest, żeby pojemnik, którego używamy, miał równe, płaskie, niechropowate dno. Pierwszym etapem jest zagotowanie wody. Będziemy dzisiaj realizować przepis na 1 litrze wody. Ja mam go już tutaj odmierzonego. Można oczywiście użyć miarki, czegokolwiek, wagi. I włączam gaz, żeby woda zaczęła się gotować. Będziemy teraz odmierzać glicerynę, którą trzeba dodać w pierwszej kolejności. Na 1 litr wody będziemy używać 4 łyżki gliceryny, czyli około 20 ml. Raz, dwa, trzy i cztery. Z gliceryną można eksperymentować, możemy je dodać mniej lub więcej. Dzięki temu folia będzie bardziej elastyczna lub bardziej krucha, bardziej twarda. Teraz będziemy dodawać agar. Ważne, żeby dodać go po glicerynie, ale zanim woda się zagotuje. Na 1 litr wody będziemy używać dzisiaj 40 g agaru. Można również użyć go mniej lub więcej, żeby osiągnąć trochę inną mieszankę, bardziej grubą, bardziej twardą. Tymi proporcjami też można się bawić. Teraz dodajemy agar. Trzeba go od razu szybko rozmieszać. Przez to, że jest substancją żelującą, mogą się łatwo zrobić grudki. Substancję musimy co chwilę mieszać, żeby nie przewarła do garnka, żeby równo wszystko zżelowało. I mieszamy do momentu zagotowania substancji. To, że nasza substancja jest gotowa, poznamy po konsystencji. Ona trochę zgęstnieje, zrobi się bardziej jak kisiel. Przeleję ją teraz do słoiczka, żebyśmy widzieli właśnie jak jest gęsta. Gdybyśmy użyli więcej agaru, ta gęstość byłaby większa. I teraz będziemy wylewać naszą substancję bioplastik płynny z glonów do foremki. Tak jak mówiłam, u Was to może być każdego rodzaju inna foremka. Ważne jest, żeby wylać warstwę około 2-3 mm. Wtedy wyjdzie nam właśnie ładna folia z bioplastiku.
fioletowe. Możemy też zrobić bioplastik w innym kolorze. Ja dzisiaj użyję właśnie kurkumy jako barwnika i popiołu. Kurkuma jest żółta, popiół szary, ale przez to, że kurkuma jest kwasowa, a popiół zasadowy, kurkuma pod wpływem popiołu zmieni kolor na czerwony. I teraz możemy sobie na przykład na naszym jeszcze niezastygniętym arkuszu bioplastiku zrobić jakieś wzorki. Ja dzisiaj zrobię kropeczki. Użyłam czerwonego koloru, bo nasz widlik zaostrzony jest właśnie krasnorostem, czyli glonem czerwonym. Jest czarny, co prawda, kiedy na niego patrzymy, ale prawda jest taka, że jest on tak mocno czerwony, że jest aż czarny. Po 5 minutach nasza próbka już zastygła. Ma ona teraz taką formę galaretki. Żeby ją wysuszyć, powinniśmy ją pozostawić w formie na 2-3 dni w ciepłym, suchym miejscu. Na przykład przy kaloryferze, czy jakimś piecu w kuchni. Lub jeżeli mamy ciepło w domu, to powinna też wyschnąć sama. Po 2-3 dniach ta galaretka wyschnie nam właśnie do postaci takiej folii z bioplastiku, którą powinniśmy dopiero po wyschnięciu oderwać od foremki. Ja teraz wyjmę tą próbkę, żeby pokazać, jak wygląda. Nam właśnie ten agar teraz zastygł do takiej galaretki, którą możemy dalej suszyć. GAK. Wasze domy kultury w Gdańsku.